Witam w kolejnej odsłonie symulatora FSX. W dzisiejszym odcinku powiem coś więcej o busoli magnetycznej. To jest właśnie to urządzenie, tutaj sobie je specjalnie pokazałem na osobnym okienku, żeby mieć tutaj podgląd na wprost, co ta busola tutaj wskazuje, jaki kierunek. Oczywiście normalnie w samolocie mamy tą busolę tutaj. Przeważnie ona jest gdzieś na środku kokpitu, czasami może być też podwieszana przy suficie. Także dobrze, ja tutaj właśnie mam to w osobnym okienku, mam też podgląd na przyrządy tutaj inne, jak i busolę. I tak, jak taka busola w ogóle jest zbudowana i skonstruowana? Ona, no po pierwsze działa oczywiście na zasadzie pola magnetycznego Ziemi, tak? Czyli mamy zwykłą igłę magnetyczną, która oddziaływuje na pole magnetyczne, reaguje na pole magnetyczne, no i pokazuje nam po prostu północ, tak jak zwykła busola magnetyczna. Nie wymaga to oczywiście żadnego zasilania zewnętrznego, także nawet jakby nam wszystko padło w samolocie, cała też elektryka, to no jedyne co nam zostanie, co będzie działało, to busola magnetyczna i przynajmniej będziemy wiedzieli, w którym kierunku lecimy. Także jest to takie niezależne urządzenie. No i oczywiście, jak mówiłem wcześniej, tak, mamy tam poziomo ustawioną igłę magnetyczną, która na przykład w tej chwili pokazuje mi północ. Tak, do tego też mamy odczyt, że lecimy prosto na północ. No i ta igła jest osadzona po prostu na łożysku, dzięki czemu ma swobodę obracania się. No i do tej igły jest przymocowany taki pierścień z podziałką i tu widzimy właśnie tą podziałkę, jej część przynajmniej. I to jest tam dookoła ta podziałka, tak, o 360 stopni zrobiona. No i to wszystko zanurzone jest w pewnej cieczy, to przeważnie jest nafta. No ta ciecz zapewnia raz, że pewne smarowanie tego łożyska, tak, czyli niezawodność jego działania, jak i to, że no, ta ciecz też tłumi po prostu drgania, jakieś wychylenia tej busoli, zwłaszcza przy zakrętach czy wznoszeniu, opadaniu. I co możemy tu zauważyć ciekawego? Na przykład porównajmy sobie tą busolę z żyroskopowym wskaźnikiem kursu. Tak jak widać, na jeden i drugi przyrząd pokazuje, że lecimy prosto na północ, ale na przykład ja z prawej strony mam kurs 30 stopni, a tutaj mam z lewej strony 30 stopni. Z kolei tu z lewej strony mam 330 stopni, a tu z prawej strony mam 330 stopni. Tak? Czyli jak widać, wszystko w busoli jest na odwrót. Tu z kolei, jakbyśmy na przykład chcieli skręcić na kurs 330 stopni, patrząc się tylko na busolę, no nie skręcamy w prawo, musimy skręcić w lewo, wtedy uzyskamy 330 stopni. Tak, także jest tutaj na odwrót. Z czego to wynika? To bardzo prosta sprawa. Jeżeli jak teraz, ja to pokażę na żyroskopowym wskaźniku kursu, będzie łatwiej. Jak teraz mamy igłę wychyloną właśnie na północ, jak teraz, i lecimy na północ, to nasze tutaj okienko, gdzie mamy podgląd, ono jest po prostu z tyłu tarczy. Jakbyśmy tutaj na tym żyroskopowym wskaźniku kursu okienko mieli tutaj z tyłu tylko, tak, widzimy tylko tą część z tyłu, dlatego jak lecimy na północ, no to musiano narysować północ tutaj na dole, tu gdzie w żyroskopowym wskaźniku kursu mamy południe, a nie północ. No i po prostu wszystko jest na odwrót, dlatego tak samo jak mamy tutaj 330 stopni, to na tutaj przeciwległym na busoli będziemy mieli 330 stopni, dlatego na busoli jest po prawej stronie 330. No i tak to wygląda. No i tutaj ten symulator oddaje najważniejsze błędy, jakie tutaj daje nam odczyt z kierunku z busoli. Dwa najważniejsze błędy to są błędy przy zakrętach. Są to błędy objawiające się na północy i południu, na tych kierunkach. Przy wschód i zachód te błędy są, no już nie występują, tak? Czyli im bardziej na północ i południe, tym przy zakręcaniu mamy nieprawidłowy odczyt z busoli magnetycznej. I drugim błędem jest to błąd przy przyspieszaniu albo zwalnianiu. I on z kolei występuje na kierunkach wschód-zachód, a nie występuje na północ-południe. Także to symulator oddaje i to zaraz sobie zobaczymy, o co tutaj chodzi. Także tak, ja teraz wykonam sobie przed zakręt na wschód. Zobaczcie, jak się zachowa busola. Ona po pierwsze, właśnie jestem na północy, więc po pierwsze zobaczymy już od razu efekt tego przekłamania, gdzie ja skręcając tutaj w prawo na wschód,
busola zacznie mi się przekręcać w przeciwną stronę, czyli zacznie pokazywać kurs 330, tak? Tak bym tutaj chciał skręcać w lewo. I to zobaczymy, zaraz to wykonam ten zakręt. Ok, obserwujmy busolę, tak? Skręcam w prawo, a busola mi się wychyla w drugą stronę. Tak? To jest właśnie pierwszy efekt tego przekłamania przy zakrętach, tak? Bo ja teraz jestem w zakręcie, jestem przychylony. Ale na żyroskopowym wskaźniku kursu widzimy, że ja właśnie skręcam w prawo, tak? Tu dopiero przekraczam północ, gdzie już tu dawno jestem na kursie 30. Ale okej, skręcam sobie dalej na wschód. Patrząc na busolę, ja na wschodzie dokładnie wyrównam lot. Później powtórzę to, skręcając z powrotem na północ. Zobaczymy, co się stanie. Także tak, najpierw na wschód. Jeszcze zakręcam. No już na busoli widzę I, czyli wschód. I jak East. I tak, ja wyrównam lot dokładnie jak busola mi wskaże wschód. Jest na busoli już wschód i prostuję lot. Ok? I jestem dokładnie na wschód. Tak, czyli tutaj błędu właśnie przy zakrętach, jak mówiłem wcześniej, na wschód i zachód nie ma. Czyli ja mogę prostować dokładnie, jak jestem na wschód. Teraz wrócę na północ. I tu właśnie zobaczymy, że na północ busola jest jakby leniwa. Ona pokazuje jakby wstecz, nie pokazuje dokładnie, gdzie jestem. Tak, czyli im bardziej będę leciał teraz na północ, to ta busola coraz wolniej będzie mi się przesuwać. I tutaj też postaram się wyrównać dokładnie wtedy, jak na busoli pokaże mi się północ, tak, i mój kurs będzie równy z północą. Wtedy wyrównam. Tak, widzimy, jak ta busola trochę opornie się chce przesuwać. Zobaczmy, co się dzieje tutaj na żyroskopowym. Ja już mam północ. Ale dobrze, powiedzmy, że kieruję się tylko wskazaniem busoli, tak? Więc patrząc tylko na busolę, można powiedzieć, jeszcze nie mam północy, tak? No ale właśnie to jest ten błąd, przekłamanie. Ja już północ minąłem tak naprawdę. Jeżeli będę patrzył tylko na oczy tutaj tej busoli, muszę wziąć to pod uwagę, że jeżeli teraz wyrównam, dobra, mam północ, równam. I bach, przestrzeliłem o 30 stopni, tak? Jestem na kursie 330, a nie na 360, czy też 0. No i właśnie to jest to, że skręcając na północy, my musimy równać wcześniej. Ten błąd może wynosić od 10 do 30 stopni, to też zależy, jak duży mamy przechył w samolocie. Ja teraz przestrzeliłem prawie o 30 stopni, a miałem przechył coś koło 20 stopni samolotu. No, także co trzeba zrobić? Jeżeli chcemy teraz wyrównać na północ, tak, wchodzę w zakręt, i ja muszę równać wcześniej o te mniej więcej 30 stopni w tej chwili, czyli mi teraz wskazuje 33, mamy trochę turbulencji, i ja teraz dopiero równam i jestem mniej więcej na północ. Czyli skręcając na północy, musimy równać wcześniej. Musimy jakby nie dociągać do kursu, jaki chcemy lecieć, tylko musimy już przed tym kursem zaplanować, że my musimy wyrównać. Wtedy właśnie trafimy na północ dokładnie. Z kolei na południe jest na odwrót. Ja wezmę teraz, zakręcę na południe. Trochę to potrwa, więc może przyspieszę czas. Okay, wykręcam na południe. Na południu z kolei ten efekt działa na odwrót. On jakby tutaj busola pokazuje na wyrost i musimy przestrzelić nasz kurs, żeby wyrównać. I tutaj zaraz to zobaczymy, tak? O, zbliżam się do południa. Ale żeby wyrównać na południu, to ja muszę przestrzelić to południe. Czyli jeszcze nie równam, mam już eskę, ale jeszcze nie równam, muszę przestrzelić, więc jeszcze poczekam.
dojdę tak mniej więcej do 150 i wtedy dopiero wyrównam. Ok, mogę równać. I bach, jestem właśnie na południu, a nie na 150, czyli tutaj jest na odwrót, muszę to przestrzelić. No i tak się objawiają tutaj błędy przy zakręcaniu tej busoli. No jest tak jakby efekt, no, że tak powiem, normalny w lotnictwie i tak ta busola tutaj reaguje. Z kolei co ciekawe, jestem właśnie teraz na półkuli północnej, bo latam nad Polską. Gdybym latał na półkuli południowej, to te efekty działają na odwrót. To znaczy północ z południem działa na odwrót. Tak? Wschód-zachód tego efektu błędu przy zakrętach nie ma dalej, ale z kolei północ-południe działa na odwrót, czyli z kolei na półkuli południowej, jakbyśmy zakręcali na północ, to tam musimy przestrzelić kurs, żeby wyrównać. Czyli jest po prostu na odwrót, tak? A na południu musimy właśnie nie dociągnąć, czyli wyrównać szybciej. Okej, okay, i teraz drugi rodzaj błędu, jaki mamy, to jest właśnie błąd przyspieszania albo zwalniania. Inaczej też mówiąc, jest to błąd, który też się objawia przy wznoszeniu albo opadaniu, tak? Dlatego, że jak zwalniamy lot, a chcemy lecieć tą samą wysokością, to musimy zadrzeć nos samolotu do góry. To nawet autopilot wykona za nas sam, żeby utrzymać wysokość. Tak, także to, ten błąd przy zwalnianiu i przyspieszaniu, on właśnie wynika po prostu z przechylenia kompasu w dół czy to w górę i igła po prostu się przekręca i też będzie nam przekłamywała kurs. I ten, jak mówię wcześniej, ten efekt przy zwalnianiu i przyspieszaniu, on się objawia tylko na kierunkach wschód-zachód. Więc ja teraz sobie obiorę kierunek na przykład west, czyli zachód. Zakręcimy tu sobie. Przy okazji też zobaczymy, że przy zakręcie mogę właśnie wschód-zachód też równać dokładnie, jak mi busola wskazuje ten kurs, bo tutaj nie ma błędu przy zakręcaniu. Ale też tak na marginesie, mówiąc o poprzednim błędzie przy zakręcaniu. No i mamy west, równam. Ok, jesteśmy mniej więcej na wschód. Teraz tak, żeby pokazać ten efekt, ja tutaj włączę może utrzymywanie sobie tego kursu dokładnie przez autopilota, żeby mi tutaj samolot na boki nie manewrował. Ok. Samolot jeszcze wyrówna. Dobra. I no co musimy zrobić? Musimy zwolnić albo przyspieszyć. Zobaczymy, czy ten efekt uzyskamy. I tak, i ten efekt wychyla busolę w lewo albo w prawo, tak? I to zależy też, w którym stronę lecimy. Jeżeli lecę teraz na west, na zachód, to ja teraz jak zwolnię, to mi busola tutaj zacznie wskazywać w prawo bardziej kurs. Ja teraz drastycznie zciągnę manetkę ciągu i widzimy, co się dzieje, tak? Na busoli. Mamy wychylenie ze wschodu na prawo. Czyli co się stało? Jeżeli igła magnetyczna jest tutaj północna na prawo, to ja teraz podniosłem nos samolotu. No i ta część jakby busoli opadła, a ta górna się podniosła, przez co cała tarcza mi się przekręciła tutaj w dół, zgodnie ze wskazówkami zegara ruchu. No i wskazuje mi bardziej te wartości bliżej 24, tak? Także to jest taki efekt. Teraz gdy przyspieszę, to z kolei wychyli mi się na lewą stronę kurs. Zobaczmy to. Przyspieszamy. O, teraz widzimy ładnie, jak mi tutaj balansuje na lewą stronę. No bo to znowu doszło do przechylenia samolotu. Teraz nos samolotu poszedł w dół i mamy właśnie ten efekt znowu przekłamania, że busola wychyla mi się, jakby dodając wartości kursu.
wskazując większy kurs niż mam w rzeczywistości. Tak, bo przypominam, że ciągle lecę równo na wschód. Znaczy na zachód. No i to samo uzyskamy też wznosząc się czy opadając, tak? Jeżeli ja teraz wyłączę całkiem autopilota i po prostu tak o zadrę nos do góry, też widzimy, że właśnie mam teraz przekłamanie, mimo że lecę dokładnie na zachód, tu mi się ładnie wychyliła igła w prawo. Jeżeli ja teraz obniżę lot, no to też zobaczymy, że teraz mi kurs przekłamuje w lewą stronę, mam 30, a lecę dokładnie na zachód. No i te przekłamania, jak mówiłem, występują tylko wschód i zachód. I oczywiście na, jakbym leciał, bo teraz lecę na zachód, jakbym leciał na wschód, to to będzie z kolei działał na odwrót. Te przekłamania będą mi się wychylały odwrotnie, jeżeli będę zwalniał czy przyspieszał niż lecąc na zachód, ale to nie będę już pokazywał. Z kolei właśnie jak mówiłem, na północ, południe ten efekt nie występuje. Ja na przykład teraz zawrócę na południe. Ok, pamiętamy, że na południu trzeba przestrzelić, więc wyrównam przy około 150. Ok, równamy. Tak, jestem na południu. Ok, dodamy sobie gazu. Jeszcze też ustawię trzymanie mi heading przez autopilota, dokładnie na 180. Tak, jeżeli ja tu, teraz tutaj drastycznie zwolnię lot, widzimy, że z busolą nic się nie dzieje. Tak, nie mam wychyłu lewo czy prawo. Po prostu na kierunkach północ-południe ten efekt przy przyspieszaniu czy zwalnianiu no, po prostu nie występuje. Teraz przyspieszę. Widzimy, że busola no tam leciutko drga, ale nie przekłamuje tak bardzo jak na wschód-zachód. No i tyle, jeżeli chodzi o błędy oddawane przez symulator i związane z busolą. Tak, także tutaj jest to oddawane realistycznie, tak jak ta busola się w rzeczywistości zachowuje. Oprócz tego, jak zobaczymy, mamy tutaj na busoli, często przy busoli piloci sobie tutaj mocują pewną tabelkę. Tutaj tą tabelkę widzimy. Ja może już wyłączę ten widok i pokażemy to na pełnym ekranie. Trochę pikseloza, mała rozdzielczość tej tekstury, ale można coś zobaczyć. Tak, co to jest ta tabelka? Trochę mnie to intrygowało też kiedyś, dlaczego tutaj mamy taką tabelkę z jakimiś kursami. I tak, mamy napisane Compass Correction, czyli mam po prostu korekcję kompasu i Calibrate with Radio On, czyli skalibrowane z włączonym radiem. Co to w ogóle znaczy? No, to się wszystko odnosi do dewiacji busoli, czyli busola sama w sobie też potrafi przekłamywać, tylko dlatego, że busola jest umiejscowiona w samolocie. Ten samolot składający się na przykład z części stalowych, żelaznych, czy też właśnie ma włączoną elektronikę jak radio, to wszystko też powoduje no, oddziaływanie jakiegoś pola magnetycznego i ta busola no, przez to potrafi przekłamywać. No i najczęściej przekłamuje. No i tu się dokonuje kompensacji busoli, czyli jakby kompensacji tego błędu dewiacji. Stawia się samolot wtedy na stanowisko kompensacji busoli, gdzie po prostu wskazane są kierunki co 45 stopni albo co 30 stopni. I tu widzimy, że z tej tutaj tabelki widzimy, że tutaj kompensacji dokonano na stanowisku co 30 stopni. Dlatego, że mamy od 0, 30, 60, 90, tak, mamy przyrost co 30 stopni. No i stawia się samolot w każdym kierunku i sprawdza się, jaki jest odczyt busoli, czy jest właśnie prawidłowy. Jeżeli nie, zapisuje się ten błąd, jaki tam jest odchyłka, ile stopni w lewo czy w prawo.
jeżeli w lewo to znak ujemny, jeżeli w prawo to znak dodatni. No i te wszystkie, to wszystko się tam jeszcze sumuje, dzieli przez właśnie ilość stanowisk kompensacyjnych i się później kalibruje busole, czyli dostosowuje się pewne magnesy, tak? Busola w sobie, to też co latownie oddaje, ma dwa pokrętła na regulację takich dwóch magnesików, które też właśnie, dzięki którym możemy zmienić położenie całego kompasu. No i tam są dwa magnesy oddziaływające na północ, południe i wschód, zachód. No i po dokonaniu tych korekt ta dewiacja jest niwelowana, ale przeważnie nigdy nie da się zniwelować całkowicie na każdym kursie dewiacji. Dlatego jeżeli jest jakaś dewiacja pozostaje na jakimś kursie, to się ją po prostu wpisuje tutaj w dolną część tej tabeli w tym przypadku. No i dzięki temu wiemy, jakim kursem mamy lecieć, tak? Czyli jeżeli na przykład tutaj mamy kurs 120, czyli chcemy lecieć kursem 120, to tak naprawdę powinniśmy lecieć kursem 119. No i piloci muszą jakby brać to pod uwagę, jeżeli opierają się na busoli i chcą właśnie lecieć prawidłowo, nawigować. Tak, tutaj na przykład z kolei chcąc lecąc 210, trzeba lecieć 211, czyli tu jest trzeba o jeden stopień sobie dodać, tu na przykład trzeba o jeden stopień sobie odjąć. No i to też właśnie ta kompensacja busoli została dokonana z włączonym radiem, dlatego że przeważnie jak lecimy, to mamy włączone całą tą awionikę, co też wytwarza jakieś pole magnetyczne, tak, dlatego też kompensacja się wykonuje z włączonym radiem, tak żeby to odzwierciedlało jak najbardziej prawidłowy lot. Oczywiście gdyby nam padła cała elektronika, to ta dewiacja już będzie trochę inna i wtedy no, te wskazania niekoniecznie będą też prawidłowe. Dlatego też można też dokonać kompensacji z wyłączonym radiem i mieć dwie tabelki, na włączone radio i na wyłączone radio. No i to tyle, jeżeli chodzi o busolę. Także podsumowując, symulator oddaje dwa błędne takie zachowania się busoli przy zakrętach oraz błąd przy przyspieszaniu i zwalnianiu. Także na zakrętach uważajmy na północ, południe, bo tam mamy duże przekłamania, nawet rzędu 30 stopni. Na północy musimy nie dociągać, na południu musimy przeciągać. Tak mówiąc kolokwialnie. I no i oczywiście błąd przyspieszania, zakręcania, gdzie mamy odchyłki na wschód lub zachód. Także to tyle w tym odcinku. Do następnego. Cześć Wam.